wcale się nie spóźniłem, przyszedłem na czas. Głupi jesteś. Nie znasz się w ogóle. Nie masz zegarka. Gdzie masz zegarek? Pokaż masz zegarek. To się zgodzę, że się spóźniłem. Rachu ciachu, rachu ciachu. No powinien niedługo zniknąć. Ale koleś, no, ma krzepę. Tak dużo naparzać. No i widać, że jest silny. No, atakuje, atakuje. O, udało się. No, dobra, udało się. Wracaj tu! Wracaj i walcz! Dokładnie. Oho. O, moja ulubiona scena zaraz będzie. Dokładnie, dobrze też ciebie widzieć. Ivy? Znowu miałeś koszmary? Tak, o królu w jaskini. To dlatego, że całe dnie przesypiasz. Rozumiem, że przyszłaś tu, żeby ponarzekać. Nie, mój ojciec cię szuka. Gromar? Czego chce? Nie wiem, ale jest w złym humorze. To lepiej pójdę i z nim pomówię. O, jak widzieliście, jak to się nazywa, nie wiem jak to się nazywa tak normalnie, to badziewie odmówienia, nie chodzi mi o usta, chodzi mi o tę nazwę do taką profesjonalną, przynajmniej w niektórych programach to się FaceFX nazywa, to taki do mimiki twarzy i takie tam pierdoły. Jeśli chodzi o nich, to było tak trochę słabe. No, myślę, że w demie to tylko jest, ale niestety w całej grze też jest. No i oczywiście pytamy, czy dostaniemy. Samska? Nie teraz. No i oj, czemu nie? Powinna być opcja, ale a może jednak. Otrzymaj zadanie, wciśnij L. Bla, bla, bla. Czy... No okej. Okay. Super, dostanę strzałki na minimapie. Gotycka opowieść. Znów bla, bla, bla. Na szczęście Ivy zbudziła bla, bla, bla. Ponoć się gniewa, więc lepiej nie zlekaj z Mora. Zaznacz zadanie. Może jak chcę to pomóc z Gromarem, okej. Okay. Zaznaczyliśmy dwa zadania. I nic. O, zaraz zbierzemy trochę rzeczy. Zabierzemy wszystko, okej. Okay. Teraz zaraz pokażę wam moją ulubioną rzecz tutaj. Owieczki. Wyjmujemy broń. I napieprzamy owieczki. Oh yeah. Latające owce. Uwielbiam to. Wydaje mi się bardzo podobało. No tu owieczko. Yeah. Latające owieczki są w pytkę. Bardzo mi się podobają. I można z nich mięsko wydobyć. O, te owce po prostu fajnie skaczą, gdy się je zabija. Wiem, że jestem brutalny, ale... Kurde, za ten zaskaczony te tak owce to mogę je zabić. Dobra, nie będę już ich zabijał. Idźmy więc dalej. Paski wytrzymałości żółty, zdrowia czerwony, many niebieski. Okej. Okay. Jasne. Idziemy dalej. Dobra, jak widzicie, widoki są ładne, tam jakiś stateczek. No, woda mogłaby być lepsza, ale jest okej. Okay. O, skrzyneczka, ukryta skrzynka. Aha, właśnie, jak się zapewnie domyślacie, jest to nowa gra, nigdy w nią nie grałem i ogólnie będę na ślepo to przychodzić. Akurat to chyba ta część jest z demka, więc tutaj myślę, że będą bardzo podobne rzeczy. O, właśnie, jest fajna rzecz taka. Widzicie, on skacze tutaj tak spokojnie, a jak wyjmiemy broń, bardzo szybko upada. Jeszcze raz, szybko upada. Skacze. No, to tak w skrócie. O, siema. Co ty knujesz za moimi plecami?
A, chodzi ci o... Mogę to wyjaśnić. Czyżby? Chcę się tylko czegoś nauczyć. Tak, a moje owce potrafią tańczyć. Trzymaj się z dala od mojej córki. Od twojej córki? A, naturalnie, my... chcemy zachować czystość do czasu zaślubin. Ja... chcę nauczyć się żyć jak uczciwy człowiek. Chcesz poślubić moją córkę? Kocham ją, a ona mnie. Miłość, dobre sobie. Skoro chcesz moją córkę za żonę, musisz przejść 3 próby. Taki jest zwyczaj w mojej rodzinie. 3 próby. Zobaczmy, co 3 to jest. 3 próby. To co mam zrobić? Wiesz, gdzie znajduje się grób Melgana? W krypcie, tuż za gospodarstwem Nuta. Zgadza się. Udaj się do krypty, zabierz sztylet Melgana z jego grobu i mi go przynieś. Okej. Okay. Nie mapka. L. Most, tak. Przejdź przez most. Dobra. Przejdziemy przez most. Ale najpierw przeszukamy gospodarstwa. Jasne, że przeszukamy gospodarstwa. No i czemu wy tu nic nie macie? Biedni ludzie, biedni. Siema. Czego chciał mój ojciec? Chciałem placków. Sprawdzić. Sprawdzić? Tak, tak, placków. Powiedziałaś mu o nas? Nie upadłam na głowę. Nie, no, to zjedz placki. Mu o nas powiedział. Co teraz? Teraz zjedzmy placki. Teraz przyniosę twojemu ojcu sztylet z grobu. Jasne, będę kradł te sztylety z grobów. I tak będę utrzymywać naszą rodzinę. Wszystko dzięki twojemu ojcu. Teraz przyniosę twemu ojcu sztylet z grobu Melgana, żebyśmy dostali zgodę na ślub. Chcesz mnie poślubić? I będę zbierać jabłka. Chcę, tylko to dzieje się tak szybko. Tak samo jak tak szybko ruszam ustami, że no nie mogę już nadążyć i po prostu tego nie robię. Od kogo twój ojciec mógł się o nas dowiedzieć? Od kogo twój ojciec mógł się o nas dowiedzieć? Może od Borsuka. Powiedziałaś o nas Orukowi? Borsukowi? Nie, zobaczył nas i o to się pokłóciliśmy. Ojej. No to w takim razie muszę pogadać z Orukiem. Siema, Wuczykio. Wybacz, pastuszku, ale nie możesz przejść. Dlaczego? Kreto szczury rozlazły mi się po polach. Dopóki się ich nie pozbędę, nikogo nie przepuszczę. Spoko, ja zabiję kreto szczury. Gromar wysyła mnie do grobu Melgana. Gromar. W takim razie przepuszczę cię. Jasne. Mam nadzieję. Słuchaj, no, pastuszku, mam dla ciebie propozycję. Wypaść jak... moje owieczki. Jeśli wybijesz kreto szczury na moich polach, dostaniesz moją pałkę. To dawaj pałkę. Zajmę się tymi kretoszczurami. Dostaliśmy pałkę. Masz kretoszczury na polach? Myślałem, że słońce im nie służy. Słońce im szkodzi, to prawda. Ale mimo to są groźne. O Boże, ale jakość tekstur. Nie powinni byli tak... Okej. Fajny błąd. Zdobyłem nową broń. I... Zdobyłem nową broń, pałkę. 2 do walki wręcz. 6 do walki wręcz. Jasne, że biorę pałkę. Dostaliśmy pałkę od kolesia Knuta. To jest Knut, który dał nam pałkę. Dobra, przeszukajmy pomieszczenia wszystkie, znaczy pomieszczenia, no. Wciśnijmy, aby otworzyć mapę. Nie chcę. Chcę się pobawić pałką. Dobra. O, tam jest jakiś domek. Ubranie, może się przebierz, co? Przebierz się, pastuszku. A właśnie, jak my się nazywamy, bo to przeoczyłem. O, tu jest zdolności. Nie, dobra. Nie wiem, jak się nazywamy. Kiedyś się dowiem. Na razie przeoczyłem to. Ale jak na razie wiem, że nazywamy się pastuszku. Siema, chłopaki. Ja już podziękuję. Sobie pożyczę. Powiecie,
Ja ogólnie jestem dobry chłopak, ale pożyczę sobie. O, cokolwiek. Pożyczę sobie parę rzeczy. Ja już idę. To pa. No. Nie no, o. Siema, krtoszczura. Gin. Dobra. Albo przez tą, ten poziom trudności. Okej. Dobra, na chwilkę zobaczymy. Ustawienia. Poziom trudności. Właśnie, co to jest? Przeciwnicy są tak odporni, że wydają się niepokonani. Atakują nieustannie i bezlitośnie. Każdym ciosem zadając ogromne obrażenia. Aha, przeciwnicy mają dużą odporność oraz atakują szybko jak błyskawica. Przeciwnicy mają średnią odporność, atakują dosyć szybko i często, zadając sporo obrażenia. Przeciwnicy mają niewielką odporność, atakują raczej wolno, a przerwy między ich... Dobra, damy średni, bo... No... Nie ma sensu... grać na tych dużych ustawieniach, bo po prostu będzie za długo trwać zabijanie tego wszystkiego, a to nie ma sensu po prostu. Nie chcę znowu na bardzo prostym... O, fajnie, liście znikają jak podchodzę. Nie chcę grać na bardzo prostym, bo to trochę jest... A, to jest fajne. Ale no, nie będę grał na bardzo, bardzo prostym, tak jak już któryś raz z kolei mówię. Ze względu głównie na to, że no, nie ma sensu, żebym tak długo grał i walczył z jednym pieprzonym kartoszczurem pół roku, gdy mogę to po prostu zrobić chwilę i spokój. Także jeśli, jeśli macie jakieś te awersje do tego i w ogóle nie podoba wam się to, że gram na średnim i na przykład chcielibyście, żebym grał na łatwym, żeby mi to szybciej szło, albo żebym grał na uber trudnym, to spoko, bez problemu. Napiszcie mi to w komentarzach, to na pewno tak zrobię. Dobra, gdzie te krytoszczury, bo tu ich nie widzę. No i tak jak mówię, zmienię wtedy poziom trudności na wyższy trochę. Dobra. Ej, panie krytoszczurze, gdzie pan jest? No i wtedy będzie na pewno ciężej, ale no, na chwilę obecną nie będę się tak bawić. O, tam coś jest.